Dzień dobry, nazywam się Tomek Kamola i razem z moimi koleżankami i kolegami pomagamy w uzyskaniu wiz i innych usług, które możesz załatwić w konsulatach i w ministerstwach. Dzisiaj opowiem Ci o kilku rzeczach, przede wszystkim trzech przykładach, kiedy możesz się spodziewać odmowy przyznania wizy. Jesteśmy przy ambasadzie polskiej w Tunisie. Specjalizujemy się w krajach arabskich, przynajmniej ja się specjalizuję. Od kilkunastu lat zajmuję się krajami arabskimi. Powiem Ci, dlaczego Twoja aplikacja może uzyskać odmowę. Są trzy powody, główne trzy powody, dlaczego możesz ją otrzymać. Pierwszy powód to jest brak kompletnych dokumentów. To jest pierwszy powód najczęściej spotykany. Pamiętaj, że Twoja aplikacja musi być kompletna i wszystko się musi zgadzać. Drugi powód, kiedy możesz uzyskać odmowę, to jest brak powodu, wyraźnego powodu uzyskania tej wizy, albo ten powód nie jest jasny. Możesz starać się o wizę do pracy albo rodzinną, natomiast nie przedstawisz dokładnych dokumentów, a twój cel nie jest jasny. I trzeci powód uzyskiwania odmowy, to są warunki finansowe. Jeśli nie masz wystarczających środków, możesz spodziewać się odmowy przyznania wizy. Pamiętaj o tym.